poniższy opis audiodeskrypcji dotyczy filmu Dlaczego warto chodzić do przedszkola? Przed nami pojawia się logo. Niebieski prostokąt z napisem Fundusze na zmiany. Poniżej logo napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Następnie widzimy kadr z wypowiedzią dwóch małych chłopców z przedszkola. Na dole ekranu pojawia się podpis Staś i Antek. Warto chodzić do przedszkola? Tak, to warto. Bo tu trzeba się uczyć. Ale my chcemy więcej spać. Kolejny kadr to migawka z lotu ptaka, pokazująca przedszkole oraz radosnego chłopca. Widzimy wypowiedź mamy jednego z przedszkolaków. Mówi pani Iwona Głąb. Podczas jej wypowiedzi widzimy migawki z zabawy dzieci w przedszkolu. Obiad, tańce, radość oraz interakcje. Bardzo lubię te momenty, kiedy przychodzę po mojego syna zadowolonego, szczęśliwego, najedzonego. Odbieram go z przedszkola i opowiada mi, czego się nauczył. I to też właśnie daje edukacja wczesnoszkolna, że on ma poczucie, że wszystkiego może się nauczyć. Już teraz potrafi sam się ubrać, sam zjeść, liczyć, czytać. Potrafi zbudować z klocków wagę, która naprawdę waży. To, że on się uczy stawiać granice, że walczy o swoje. Musi się nauczyć czekać. Następnie ponownie widzimy wypowiedź chłopca o imieniu Staś. Mnie się podoba kopalka i budowanie klocków. Widzimy wypowiedź beneficjenta projektu. Mówi pan Piotr Kołodziejski. Podczas jego wypowiedzi widzimy dzieci, które bawią się klockami, układają domino, są radosne. Wśród mieszkańców obszarów, zwłaszcza wiejskich, istnieje taki stereotyp, że edukacja przedszkolna zabiera dzieciom dzieciństwo. Nasza placówka uczy poprzez zabawę, także jest to niesprawiedliwy stereotyp. Następnie widzimy wypowiedź małej dziewczynki z przedszkola, która siedzi po turecku na dywanie w sali przedszkolnej. Obok siedzą koleżanki. Na dole kadru pojawia się podpis Zosia. Czemu warto chodzić do przedszkola? Bo warto się bawić z przyjaciółmi. Widzimy wypowiedź pani pedagog. Mówi pani Agnieszka Polewiak. W trakcie na ekranie migawki z zajęć dzieci, dzieci tańczą, odświętnie ubrane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ponownie pojawia się Zosia i mówi. Ja jako pedagog doskonałe efekty widzę pracując z niekonwencjonalnymi metodami pracy. Jedną z takich metod jest odmienna metoda nauki czytania, która wprowadzana już jest w grupie dzieci 3-letnich. Już takie maluszki uczą się czytać, poznają litery, wychodzą często z placówki już jako dzieciaki czytające. Lubię się bawić ze Stasiem. Widzimy wypowiedź pani logopedy. Mówi pani Anna Kugaudo. W trakcie wypowiedzi widzimy migawki z zabawy dzieci. Dziecko, którym opiekują się bliscy, które nie jest posłane do przedszkola, nie ma tej szansy, tej okazji, by rozwijać się społecznie. Tutaj poprzez grupę rówieśniczą jest wskazane same na siebie. Musi się dogadać z koleżanką, kolegą. To jest zupełnie inny rozwój, inaczej stymulowany, niż robiłby to dorosły. W kolejnym kadrze widzimy wypowiedź pana Piotra Kołodziejskiego. Pan Piotr stoi na tle budynku przedszkola, którego dotyczy dotacja. Dzięki dofinansowaniu unijnemu firma Mentor utworzyła w Zalewie dwie placówki. Przedszkole oraz klub dziecięcy dla dzieciaczków w wieku od roku do trzeciego roku życia. Widzimy ponownie Antka z początku filmu. Warto chodzić do przedszkola. Na ekranie pojawiło się niebieskie prostokątne logo. Hashtag Fundusze na zmiany. Pod nim napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pojawia się biała plansza z ciemnoniebieskim napisem w górnej części ekranu o treści. Departament Koordynacji Promocji. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ulica Głowackiego 17. 10447 Olsztyn. Na środku strony znajduje się niebieski napis zawierający adres strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl. W dolnej części ekranu zostało użyte oznaczenia unijne. Następnie na białym tle widzimy logo hashtag Gen Warmii i Mazur.